Witam. Znajdujemy się przed budynkiem Zespołu Szkół Salezjańskich w Krakowie. Dziś pokażemy Wam relacje z salezjańskiego przeglądu artystycznego MSWiA. Czy MSWiA? MSWiA, no ten skrót jest już używany u nas od wielu lat, a oznacza nic innego jak mili salezjanie, wykażcie się artyzmem, także liczę na ciekawe jeszcze pomysły, gdyż jeszcze cała gala nie skończyła się, trwa, także zobaczymy, co jeszcze przygotowali dla nas uczniowie. Ja gram na instrumencie o nazwie gitara basowa, która należy do sekcji rytmicznej w zespołach. Super, a jaką piosenkę dzisiaj graliście? Można powtórzyć? Jaką piosenkę dzisiaj graliście? Accidental in Love, znaną ze Shreka. Jak się nazywasz i na czym grasz? Jakub Kornaś, gitara. Super, a jaki dzisiaj utwór graliście? Nickelback Faraway. Powiedz nam, który zespół najbardziej Ci się podobał? Najbardziej podobała mi się klasa trzecia A gimnazjum, mieli bardzo fajny występ. A powiesz nam może dlaczego? No bo to była ciekawa muzyka, dziewczyny śpiewały dosyć zgranie, tak wszystko wyglądało na zaplanowane, dopracowane i bardzo fajna piosenka, która wszystkich ludzi porusza. Dobrze, a które przedstawienie najbardziej według Ciebie oddawało temat tegorocznego MSWiA? Najbardziej temat oddawała moim zdaniem druga C liceum, która miała taką, myślę, imprezową muzykę, taką w stylu amerykańskiego snu, takiej imprezy jak z American Pie wszyscy znamy. Co w tym roku najbardziej podobało Ci się w MSWiA? Co najbardziej podobało mi się? Myślę, że nie ma takiej jednej rzeczy, która najbardziej mi się podobała. Co roku zaskakuje nas nowymi, oryginalnymi pomysłami. Uczniowie naprawdę są ogromnie utalentowani. I rzeczywiście wybrać tą jedną najlepszą będzie na pewno bardzo trudnym zadaniem dla naszego jury.